Marysiu, czy my kobiety mamy problem z tą akceptacją siebie? Wiesz co, myślę, że ogólnie niestety, ale tak, dlatego że strasznie są wysokie nam postawione wymagania, wiesz, i rzeczywiście żyjemy trochę w takim świecie instagramowym zupełnie nierealnym, gdzie wszyscy są piękni, wygładzeni jeszcze dodatkowo, wiesz, filtrami, wszyscy są chudzi, wszyscy są młodzi. Chociaż troszeczkę ten świat już nam pomaga, na przykład bardzo mi się podoba, że coraz więcej widzimy modelek plus size, że już nawet w sklepach ostatnio widziałam manekiny już plus size, wiesz, i tak dalej. Troszeczkę ten świat próbuje nam pomóc, ale wciąż jesteśmy też bardzo surowo oceniane i straszne jest to, że jesteśmy wciąż oceniane za wygląd, więc wiesz, myślę, że no, nie jest to łatwe w dzisiejszym świecie. A ty na przykład, pracując w tak przebodźcowanym świecie, no bo show biznes taki jest, świat artystyczny też, miałaś takie momenty na przykład załamania albo właśnie w pewnym momencie uzmysławiałaś sobie, że musisz zwolnić? Wiesz co, no oczywiście, że tak i ja rzeczywiście mam też ogromną, podlegam ogromnej presji i presji opinii publicznej, wiesz. Ja właśnie jestem teraz w tym momencie, kiedy powiedziałam sobie, że muszę zwolnić i muszę w ogóle też przestać się tym wszystkim przejmować. Właśnie skończyłam pracę nad serialem i w tej chwili próbuję nie być pracoholiczką i uczę się, jak to w ogóle przez chwilę pożyć normalnie i nie pracować i właśnie się nie przejmować tym wszystkim.